No i siema z Dubaju. Przyleciałem tutaj na parę dni. Spędzę weekend w bardzo pięknym hotelu, w jakim to zobaczycie już niedługo, bo pokażę wam, jak do niego, pod niego podjadę po prostu. Zapowiada się naprawdę udany weekend. No i powiem wam, że po Pakistanie tego potrzebowałem. Jak nie widzieliście Pakistanu, bo może jesteście to nowi na tym kanale, to zapraszam zobaczyć moją serię z Pakistanu. Była naprawdę udana. Dobra, muszę to zakładać, bo już widzę, jak na mnie patrzą. Zaczynamy. Mega lotnisko w Dubaju wygląda pięknie. Zawsze jestem zachwycony tym lotniskiem. Wbijam. Spędzę tutaj weekend. Dobra, wszystko już załatwione. Trochę mi zeszło. Idę do pokoju, a później wychodzę i wam pokażę, jak to wygląda wszystko. No, nie wiem, po co mi dali dwa łóżka, ale niech będzie. Może nie mieli innego pokoju wolnego. O, pięknie. Mam widok na dwie strony. Tu jedna i tu druga. To co, myślę, że nie ma na co czekać. Trzeba iść zwiedzać ten hotel, bo jest ogromny. To jest tylko kawałeczek jego. On się ciągnie wzdłuż tam cały, także dużo jest do zobaczenia. Powiem wam, że najlepsze jest to, że tutaj jest naprawdę tyle do zwiedzania, że trochę mi to zajmie, zanim wszystko zobaczę. Jeden z basenów. Mistrzowsko to wygląda. Zawsze moim jednym takim marzeniem było właśnie zostać tutaj na weekend i teraz się to stało. Miałem dobry układ, dlatego mi się to udało. I dodatkowo jest jeszcze, są jeszcze dwa inne marzenia, które tutaj chciałem zrobić w Dubaju. No i mam nadzieję, że się uda. Znaczy na 99% się uda. Także będzie naprawdę robiście. To robi duże wrażenie. Zresztą, jak wiecie, tutaj jest cała ta palma. To jest tylko jego wizytówka już cała, ten hotel. Atlantis de Palm. No, chciałem w ogóle polatać dronem, ale mi nie pozwoli. Powiedzieli, że tutaj jest zakaz i mogą mieć duże problemy z policją. Jest taka plaża, tutaj idzie takie jakby metro. No, na plażę nie będę wchodził, idę się przejść raczej dookoła teraz. Zobaczcie, co jest. Oczywiście tu jest też wielki aquapark, ale aquapark to wam pokażę jutro, bo dzisiaj nie będę z niego korzystał. Właśnie teraz mnie ochroniarz cofnął, bo muszę wziąć bransoletkę, żeby wejść tam do aquaparku, ale totalnie bez sensu, bo i tak nie będę dzisiaj korzystał z tego. O, lata, zaraz wam pokażę, na czym lata. Także idę po prostu w drugą stronę, później sobie pojadę chyba na chwilę na miasto. Tam coś zjeść i tak dalej. Zobaczymy, wieczorem prawdopodobnie imprezka. Imprezka, jutro druga imprezka, jutro takie beach party, jakie beach party, pool party. Tutaj takie najlepsze, Five Palm w takim hotelu. Jest to takie najbardziej znane, także też będzie fajnie. Oj, i relaks.
Przyjechałem tutaj odpocząć po Pakistanie. Tak w ogóle jak lądowaliśmy, to pilot mówił, że są 40, że jest 41 stopni. Teraz tak nie czuć tego, już trochę jest później, ale powiem wam, że było naprawdę gorąco. Miało już tak nie być gorąco, jak wcześniej, jak tu byłem miesiąc temu, czy półtora, a dalej jest gorąco. Ale trudno. O, pokażę wam, na czym lata. Akurat się wywalił. Ale dobrze wyszło. Dobra, temu to idzie na maksę średnio. Widziałem, jak niektórzy robili. To naprawdę wymiatali to konkretnie na tym. Może się uczy. Sam nie wiem, jakby mi poszło, bo nigdy nie próbowałem tego robić. Także nie wiem. Myślę, że jeszcze chwila i się zachód zacznie robić. O, teraz mój idzie troszkę lepiej. Ale sobie nie wyobrażasz, jak jestem podjarany, że jestem w tym hotelu. To było moje marzenie, kiedyś po prostu tutaj się zatrzymać. A dzisiaj tu jestem. Zarąbiście, po prostu zarąbiście. Super. Tutaj kolejna plaża. Inny kolor. Tutaj są boiska do gry. Jakieś piłkarzyki, szachy. No i tutaj chodzę do beach baru. Patrzcie, jaka ulewa idzie. Zachód się zaczyna robić. O, i tu jest ten basen, co wam pokazywałem, co widać z mojego okna. Ja mam gdzieś tam. Powiem wam, że się trzeba szybko zmywać do pokoju, bo jak zaraz walnie deszczem, tam się po prostu za mną już czarno robi. Niedobrze. Patrzcie, co się odwaliło. Jaka mgła przyszła nagle. Wow. Nie widziałem takiego czegoś jeszcze. Także nagle ze słońca, nagle cyk. Serio nie wiem, co to się odwaliło. Patrzcie. Ja myślałem, że idzie taka ulewa, a tu po prostu mgła przyszła. I to w minutkę po prostu. Ja muszę zamknąć. Dobra, muszę się wziąć trochę do roboty jakiejś. Muszę powysyłać materiały Grzesiowi. Gdzieś tam porobić jeszcze. Póki pogoda słaba, to nie ma co. Trzeba wykorzystać. Piękne Lambo. No i oczywiście tu w hotelu jest to już, co wam pokazywałem kiedyś. Czyli piękne oceanarium. Trening za mną. Właśnie skończyłem. Powiem wam, że siłownia jest naprawdę dobra. Jak na hotel. Tam jeszcze gdzieś dookoła się ciągnie, też jest spoko. Teraz trzeba się ogarniać. Gdzieś muszę wyjść. Nie wiem, czy nie pada, ale chyba nie. Kurde, w sumie jest mokro. Może padać. Ale tak muszę gdzieś jechać, coś zjeść. Bo tutaj patrzyłem turbo drogo. No siema, zaczynamy kolejny dzień. I patrzcie od razu, co tu mamy zaparkowane przed hotelem. Piękne tu samochody stoją. I to jeszcze nie koniec. Czekajcie, bo przyjeżdża akurat. Sztos totalny. No i siema. Jestem właśnie w Five Palm. Czyli w miejscu, gdzie są najlepsze pool party w całym Dubaju. Podobno. Czy tak jest naprawdę? Nie wiem, ale zaraz wam pokażę. Tak wygląda. Aktualnie się zachód słońca robi. Ale jest naprawdę fajne. Przyjechałem tutaj odwiedzić takiego jednego chłopaka. Może później wam pokażę. Może tak, może nie. Nie wiem. Zobaczymy, czy będzie chciał być na filmie w ogóle. Dobra, odwracam kamerę i pokazuję wam, co się tutaj dzieje. Teraz i tak już troszkę późno tutaj zacząłem kręcić. Byłem tutaj oczywiście trochę wcześniej. Trochę więcej się działo. Ale i tak. Przy zachodzie słońca i tak zawsze jest spoko.
Tam Dubaj to Dubaj. Tutaj wam jeszcze pokażę piękny widok. Przejdę zaraz na plażę, to będzie troszkę lepiej widać. Tutaj jest taki deptak. Teraz akurat golden hour się zaczyna, to będzie naprawdę wszystko pięknie widać. Tu jest ten hotel Five Palm, w którym są organizowane te pool party. Tutaj są apartamenty i hotel też. Powiem wam, że ogólnie fajnie się czuję w Dubaju. Nie mogę ukrywać, że nie, bo jest naprawdę fajnie. Ale oczywiście nie ma co ukrywać. Ceny są tutaj wszystkiego naprawdę duże. Tu akurat udało mi się fajnie wejść ze znajomym. Także jest bardzo dobrze. Pójdę teraz na plażę i trochę wam więcej pokażę, jak tutaj ładnie wygląda. Tu już teraz coraz mniej ludzi. Już jest trochę późno. Wszyscy się teraz będą zbierali i z nocy na imprezę. Ten widok tutaj jest naprawdę piękny. W Dubaju ogólnie mam zamiar zostać parę dni. Mam do zrobienia parę filmików fajnych, parę planów do zrealizowania i parę marzeń. To jest najważniejsze. Przede wszystkim chcę skoczyć ze spadochronem nad palmą. Nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie, ale to jest marzenie, które po prostu muszę spełnić. Teraz mam na to okazję i chcę to zrobić. O. Pięknie wygląda. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć teraz ten hotel. Dubaj jest fajny, ale na parę dni. Bo jakby się chciało tutaj mieszkać, to naprawdę trzeba mieć dużo pieniędzy. Nie ma co ukrywać. Oczywiście da się też tanio przeżyć, bo znam ludzi, którzy mówili, że można to naprawdę tanio przeżyć, ale no, ale i tak wszędzie, gdzie się nie pójdzie, to wszystko kosztuje. Wiecie, to dzisiaj było najśmieszniejsze. Jechałem z taksówkarzem i okazało się, że ten taksówkarz był z Pakistanu. I on mi mówi, ja wiecie, zacząłem z nim rozmawiać, wiedziałem, że jest z Pakistanu, zapytałem skąd jest i tak dalej, ale to od razu rozpoznałem, bo wiedziałem, że po prostu tutaj jest bardzo dużo ludzi z Pakistanu, bo nie wiem, ile z was wie, ale po prostu w Dubaju 75% ludzi to jest Pakistan, Indie i Bangladesz, czyli tak naprawdę Indie, no i dwa kraje, które się odłączyły. I on się mnie pyta, co ty robiłeś w Pakistanie? Pakistan to jest niebezpieczny kraj. Dlaczego ty tam pojechałeś? Dlaczego nie pojechałeś do innego kraju, tylko akurat do Pakistanu? Ja mówię, że ja uważam zupełnie inaczej, że w Pakistanie naprawdę dobrze się czułem, że ani raz tam nie czułem się, że coś mi grozi. I że dlaczego on tak mówi, skoro on jest stamtąd? Dlaczego on uważa, że tam jest tak mega niebezpiecznie? I wiecie, jak on spotka normalnego jakiegoś człowieka, który tam nie był jeszcze, to każdy zrezygnuje po prostu z podróży tam, bo ktoś z Pakistanu powiedział mu, że tam jest niebezpiecznie. A tak naprawdę ja tam ani raz się nie czułem niebezpiecznie. No i to było takie trochę, wiecie, takie trochę dziwne, że on robi taki zły obraz dla tego kraju. No ale co? Co poradzić? Było jak było. Dzisiaj jeszcze czeka mnie naprawdę ciekawa noc. Dzisiaj jest sobota. Mam zamiar dzisiaj się wybrać na jakąś fajną dyskotekę. W ogóle mam zamiar tutaj spędzić parę fajnych dni. I myślę, że tak będzie. Na pewno tak będzie. Teraz tutaj zaczyna się sezon.
już nie jest tak gorąco, jak było na przykład miesiąc temu albo dwa miesiące temu. Coraz więcej ludzi przyjeżdża tutaj do Dubaju i na pewno będzie fajnie. Powiem wam szczerze, że tak naprawdę potrzebowałem tego. Po podróży po Uzbekistanie, Kirgistanie, dobra, w Tanzanii było spoko. W Tanzanii trochę się pobawiłem, było całkowicie, całkiem było spoko. Poznałem fajnych ludzi, których serdecznie pozdrawiam. No ale później Pakistan znowu. I po tym okresie naprawdę potrzebowałem przyjechać do takiego miejsca właśnie jak to. Troszkę się odchamić. Poimprezować, coś się napić, pobyć z takimi troszkę innymi ludźmi po prostu. Wiecie, tam kraj muzułmański, mimo tego, że Pakistan nie uważam, że jest jakiś mega bardzo radykalny i tak dalej, bo naprawdę poznałem tam wielu ludzi, takich, którzy też na przykład niektórzy tam palili sobie zioło, inni pili alkohol i tak dalej, inni byli całkowicie fajni, ale jednak potrzebowałem na chwilę przyjechać do takiego kraju. Siema, kolejny dzień w Dubaju, już dzisiaj dla mnie trzeci dzień, właśnie jestem pod Burj Khalifa, byłem trochę pojeździć tutaj po centrum handlowym, czyli po Dubai Mall, dokładnie, to jest największe centrum handlowe na świecie i powiem wam, że 3 godziny pochodziłem, a przeszedłem tylko jego kawałek, szukałem butów, ale niestety nie znalazłem. Mam nadzieję, że jak pójdę drugi raz, to już znajdę, będę musiał trochę więcej czasu poświęcić. Czekam właśnie teraz na pokaz fontan, bo za chwilę mają być. W nocy widziałem już 2 razy, ale w dzień nie widziałem nigdy, także chcę zobaczyć jeszcze w dzień, jak wyglądają. I w ogóle jest tak świetna pogoda, że warto tutaj posiedzieć. Zaraz się powinno zacząć. Jeszcze od tej strony też nigdy nie byłem. Muszę wam powiedzieć, że tutaj bardzo mało kręcę. To już jest trzeci dzień, a dopiero będzie jeden filmik z tego. A to dlatego, że po prostu muszę sobie zrobić chwilową przerwę. Nie ukrywam, że Pakistan mnie zmęczył i kręcenie cały czas vlogów i tak dalej. Trochę mnie to zmęczyło, dlatego tutaj odpoczynek. A zresztą w ciągu najbliższych 3 tygodni, no może 2 albo 3. Dopóki nie pojadę na Sri Lankę, to bardzo mało się będzie działo na kanale. Bardzo mało. Jedynie jak będę miał jakiś fajny temat do zrealizowania, to zrobię, ale nie wiem jak będzie. Zobaczymy. No i dobra, to było na tyle w pierwszym odcinku. No 3 dni minęły, bo ja prawie nic nie nagrałem, ale to dlatego, że ja tutaj mam wakacje. Także musicie to zrozumieć. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. W Dubaju będą może 3. Nie wydaje mi się, żeby było więcej. Zobaczymy. Także dzięki wielkie. Jeszcze raz dziękuję bardzo za dobry odbiór serii z Pakistanu. To był naprawdę bardzo, bardzo dobry. Także bardzo się z tego cieszę. Tyle. Jak się podobało, zostawcie subskrypcję i lajka. Pozdrawiam.